Jak sobie radzisz z oswajaniem śmierci i ludzkiej tragedii? Niektórzy wierzą w Boga, niektórzy w jakieś przeznaczenia, inni myślą, że jest potem jedna wielka czarna pustka. De facto śmierć wyznacza tobie granice i kiedy wszystkie te swoje lęki i strachy wyzewnętrzniasz w gronie ludzi, no to po prostu osłabiasz siebie i osłabiasz też innych. Masz fajnie misję? Jest. Masz misję? Mam misję, tak. Nie, mam misję, bo moja misja jest taka, że zauważyłem, że po misji w Iraku nie powstała żadna znacząca fotograficzna publikacja.